Jesteśmy w południowej Francji, w Pirenejach. Przed nami dolina rzeki Tarn i wiadukt w Milu. Jedziemy do miejscowości Milu, gdzie się zatrzymamy. Wiadukt w Milu jest największą tego typu konstrukcją na świecie. Jest ważnym szlakiem komunikacyjnym we Francji. Należy do ciągu autostrady A75, biegnącej z Paryża do Barcelony. Wiadukt ma 2,5 km długości, jest dwukierunkowy o szerokości 32 metrów. Posiada 6 pasów ruchu, po 3 w każdym kierunku. Przejechanie przez niego z jednej strony doliny na drugą zajmuje zaledwie minutę. Konstrukcja wiaduktu składa się z 7 betonowych filarów o wysokości od 77,5 metra do prawie 245 metrów wysokości, licząc w linii prostej od ziemi do powierzchni jezdni. Nad mostem zniesiono stalowe maszty, tak zwane pylony, o wysokości 90 metrów. Wiadukt jest atrakcją turystyczną i dumą regionu. W dolinie pod wiaduktem wybudowano punkt informacji o wiadukcie, gdzie można uzyskać dane na temat jego budowy, konstrukcji, a także obejrzeć makietę obrazującą jego wysokość w porównaniu z innymi wysokimi i znanymi budowlami na świecie, takimi jak wieża Eiffla czy Statua Wolności. Najwyższy z filarów ma 341 metrów wysokości, czyli jest wyższy od wieży Eiffla. W okresie letnim tłumy turystów odwiedzają Milu. Miejscowe hotele, bary, restauracje, sklepy i punkty usługowe wszyscy zyskali na tej inwestycji. W centrum miasta wybudowano hotel Mercure, który jest jedynym wysokim budynkiem w mieście. Został on tak zaprojektowany, że z balkonów hotelowych można podziwiać miasto i cały wiatr.